Moi drodzy, od jakiegoś czasu mówimy na temat małżeństwa. Właściwie nie tak za bardzo my mówimy, ale chcemy się dowiedzieć, co Bóg ma do powiedzenia na temat małżeństwa. Koncepcja, idea, plan i to, że małżeństwo istnieje, jest Bożym planem. I nie wymyślił to żaden człowiek. Adam z Ewą nie domówili się, że to tak będzie wyglądać, ale Pan Bóg od samego początku uczynił ich mężem i żoną. I tak się stało, że od razu sobie wpadli w oko. Pokochali się i zawarli związek małżeński. I zawsze dobrą rzeczą jest, i zresztą Pan Jezus stosował tą zasadę, kiedy ludzie mieli różne pytania i wątpliwości, Jezus mówił o tym, jak było na początku. A więc zawsze ważne jest wiedzieć, jaki jest Boży zamysł od początku. Bo wiecie, że Żydzi przyszli do Pana Jezusa i powiedzieli, czy wolno nam dać list rozwodowy? A Jezus mówi, a jak było na początku? A czy można mieć więcej niż jedną żonę? A jak było na początku? A więc, wiecie, ten Boży plan, ten Boży zamiar od początku jest jednoznaczny. Kiedy Bóg dozwolił na wielożeństwo w Izraelu, to nie był jego pierwotny plan. To tworzyło konflikty. Już z jedną żoną są konflikty. Albo z jednym mężem są konflikty. Tak? A oni mieli więcej tych żon, chcieli sobie więcej konfliktów. W każdym razie, mówię żartobliwie, Bóg na początku mówi, tak na początku nie było. Był jeden mężczyzna i jedna kobieta. I moi drodzy, kiedy Bóg tworzył małżeństwo, to chciał, aby mąż i żona doświadczali i przeżywali w tym małżeństwie najlepiej, jak tylko może człowiek przeżywać. Bóg doskonale wiedział, że człowiek samemu człowiekowi jest źle. Potrzebuje towarzystwa na swoim poziomie. Żadna żyrafa, słoń czy małpa nie była tutaj na tym poziomie. Potrzebował na tym poziomie, w tej samej relacji potrzebował towarzystwo. Powiedzieliśmy, tak Słowo Boże mówi, że małżeństwo, związek małżeński jest przymierzem zawieranym w sposób świadomie między mężczyzną i kobietą. I to jest małżeństwo w świetle Bożego Słowa. Wszystko inne nie jest małżeństwem. Jest wypaczeniem i wynaturzeniem tego, czym jest małżeństwo. Ktoś powiedział takie mądre słowa. Tylko głupi człowiek, łamiąc Boże zasady, myśli, że uniknie konsekwencji. Posłuchajcie, bo wydaje mi się to bardzo mądre. Tylko głupi człowiek, który kocha głupotę, uważa, że może robić co chce, nie licząc się z tym, co Bóg mówi i nie ponosić żadnych konsekwencji. Możecie powiedzieć amen na to? Otóż, kiedy Bóg coś mówi, kiedy posyła słowo, to zawsze jest to czymś, co jest błogosławieństwem i życiem dla człowieka. Powiedzieliśmy i w ostatnim wykładzie miesiąc temu, że taką podstawowym zadaniem męża wobec żony i rodziny jest to, aby wziął na siebie odpowiedzialność i wiedział, że przywództwo jest zadaniem. To nie jest tylko przywilej. Jest to zadanie i odpowiedzialność przed Bogiem, jak on prowadzi swój dom, swoją rodzinę. Mówiliśmy o tym, że zgodnie z Bożym Słowem mężczyzna ma głowę nad sobą Chrystusa, tak jak Chrystus Boga Ojca.
Ale z kolei niewiasta, żona ma nad sobą głowę, czyli autorytet swojego męża. A Kościół ma nad sobą głowę swojego oblubieńca Jezusa Chrystusa. Ta głowa oznacza autorytet. Ale też mówiliśmy, w jaki sposób ojciec i syn okazują tą władzę i ten autorytet, że jest tu to wzajemne poszanowanie, ten wzajemny szacunek, cześć oddawana nawzajem sobie. I ojciec synowi i syn ojcu. Jezus powiedział, aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby ciebie, ojcze, uwielbić. A też mówi, żeby ojciec jego uwielbił tą chwałą, którą miał na początku, zanim przyszedł na tą ziemię. Równi, ale różne zadania, różne odpowiedzialności. I Słowo Boże nam mówi, że mężczyzna i kobieta, mąż i żona są równi co do wartości. Są równie ważni w oczach Bożych. Każde z nich zostało stworzone na obraz i podobieństwo Boga. I nie można nikomu, ani mężczyźnie, ani kobiecie czegoś zarzucić, że tego podobieństwa w niej nie ma, czy w nim nie ma. Ale z drugiej strony odpowiedzialność została złożona na głowie i tą głowę ustanowił sam Pan, nie mężczyzna. Powiedział do Ewy, słuchaj, ja będę przewodził. Nie, to pochodzi z autorytetu Boga. Dlatego ktoś tak mądrze powiedział, kobieta w małżeństwie, w rodzinie powinna odpocząć, jakby poddając się pod ten autorytet i wtedy jest bezpieczna i Pan będzie ją błogosławił i jej małżeństwo. Oczywiście, że ona będzie doświadczać, co to znaczy, że jest pod autorytetem, kiedy sam mąż także będzie pod autorytetem swojej głowy, to jest Chrystusa. Bo jeżeli mąż będzie zachowywał się jak Chrystus, nie będzie żadnego problemu dla żony poddać się pod tą władzę i ten autorytet. Wręcz będzie chciała być pod tą władzą i autorytetem. Niemniej, jeżeli nawet on tak się nie zachowuje, to kiedy ona zajmuje to właściwe stanowisko, to tak samo Pan będzie błogosławił ją i przez nią będzie dotykał serca jej męża. Czy tak nie mówi nam Słowo Boże? Choćby pierwszy list Piotra, 3 rozdział. O tym będziemy mówić później. I zobaczcie, co się stało, kiedy kobieta wyszła spod autorytetu, albo inaczej mówiąc, może stwierdziła w pewnym momencie, że ona nie potrzebuje za bardzo kontaktować się ze wszystkimi sprawami ze swoim mężem. Ja oczywiście wiem, że są sprawy, które składamy na nasze żony i możemy spokojnie spać. Wiemy, że zrobią to wspaniale. I to jest coś wspaniałego, kiedy widzimy, jak nasze żony budują dom w swojej mądrości, w swoim oddaniu i poświęceniu. I mamy pełne zaufanie. Ale Ewa, powiedziałem tak ostatnio, że zastanawiam się, gdzie był Adam w tym momencie, kiedy Ewa była poddana próbie, wyzwaniu. Ale zadam też inne pytanie. Dlaczego Ewa, kiedy nawet gdzieś Adam się oddalił, nie było go może tak bardzo blisko, dlaczego ona nie powiedziała zaraz, porozmawiam z mężem? Dlatego jest napisane, wiecie, co do stworzenia mężczyzna jest pierwszy. Pierwszy Adam, później kobieta. Co do autorytetu mężczyzna jest pierwszy. Co do odpowiedzialności mężczyzna jest pierwszy. I chociaż Ewa została zwiedziona, a Adam zgrzeszył, uważam, w sposób świadomy. Zrobił totalną głupotę. Nie wiem, dlaczego tak zrobił. Czy nie powinien iść przed oblicze Boga, kiedy zobaczył, co zrobiła jego żona i nie wołać do Boga o łaskę, o przebaczenie, o to, żeby Bóg pomógł jakoś, to on po prostu poddał się temu. W każdym razie, dlatego, że to na nim spoczywała odpowiedzialność, zwróćcie uwagę, że Pismo mówi, nie w Ewie, ale w Adamie wszyscy ludzie umierają.
To Bóg Adama obciążył tutaj winą za to, co się wydarzyło i mówi, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. To ty przez swoje nieposłuszeństwo i bunt ściągnąłeś na tą ziemię przekleństwo zamiast błogosławieństwo. I będzie rodziła ciernie i osty i będziesz w trudzie pracował. A twoja żona z powodu tego, co zrobiła, też będzie cierpiała. A tak na koniec wrócicie do prochu, z którego zostaliście wzięci. Dlaczego? Bo człowiek złamał to, co Bóg ustanowił. Myślał, że nie poniesie żadnych konsekwencji, a wręcz odwrotnie, że jeszcze będzie miał z tego jakiś ekstra bonus, błogosławieństwo, bo owoc jest piękny i daje niezwykłą wiedzę. To jest tak, jak ludzie dzisiaj dają sobie wróżyć, wywołują duch i mówią, to jest ciekawe, może coś tam się dowiem szczególnego, nie wiedząc, że jest to pod przekleństwem i wchodzą i poddają się pod moce ciemności i swoje życie i życie swoich bliskich. To nie jest żadna zabawa, coś obojętnego. Zastanawiam się i jakby czynię pewne wezwanie dla mężczyzn, aby mężczyźni w swoich domach, rodzinach powstali dla Boga. I za Jozuem powiedzieli, ja i mój dom będziemy służyli Panu. To jest zdumiewające, że faceci odstają gdzieś tam. Czasami to kobiety popychają nas, mężczyzn, do służenia Bogu. Ale to mężczyzna powinien stanąć w swoim domu, przejąć tą rolę takiego kapłana, ogniska domowego, tego, który staje i zachęca i modli się o swoją żonę, swoje dzieci i razem zachęca i tworzy takie koło biblijno-modlitewne w swoim domu. Jest liderem. Bóg będzie od niego tego oczekiwał i oczekuje i będzie go z tego, że tak powiem, rozliczał, co on zrobił w tej duchowej dziedzinie. Niech mężczyźni nie oddają tego miejsca, pola. Jak jedna kobieta powiedziała, mężczyźni oddali swój tron, który dał im Bóg. Oddali swój tron w swoim domu, w swojej rodzinie. To nagle kobieta stała się nie tylko zapracowaną, ale ona próbuje jakby pracować i zbliżyć dzieci, męża, innych, żeby zwrócili uwagę na Boga. Ja pytam się, gdzie my jesteśmy jako mężczyźni? Jako liderzy. Ktoś może powiedzieć, moim idolem i takim wzorem mężczyzny to jest Rambo. Ten umięśniony facet z tej siłowni, to jest facet. Wiecie, kiedy patrzymy na prawdziwego mężczyznę, wiecie, byłem kiedyś niedawno zaskoczony, bo nigdy, szczerze powiem, tak nie patrzyłem. Ale muszę powiedzieć, że takim pierwszym wzorem mężczyzny, męża, narzeczonego męża jest sam Pan Jezus Chrystus. Pomyślałyście i pomyśleliście kiedykolwiek, że Jezus jest przykładem wspaniałego męża, mężczyzny i męża, na którym należałoby się wzorować, z którego trzeba byłoby brać inspirację? Gdzieś to wyczytałem w mądrej książce i bardzo mi się to spodobało. Czy Jezus był słaby? Czy Jezus był jakiś taki niewyraźny? Taki, wiecie, wszystko można było na nim wymóc? To był mężczyzna. To był lider. To był ten, który powiedział, ja przyszedłem, aby dać życie. Ja przyszedłem jako ten, który jest Panem, a zarazem jest sługą. A więc my, bracia, mamy niesamowite wyzwanie. Jeśli chcę być dobrym mężem, jeśli chcę właściwie prowadzić mój dom, to powinienem patrzeć na Jezusa Chrystusa. I czerpać z Niego wzór i przykład.
aby mój dom, moja rodzina mogła być w tym właściwym miejscu przed obliczem Wszechmogącego Boga, abym ja był błogosławiony, moja żona, dzieci, cały nasz dom. A więc on ma wziąć tą odpowiedzialność, a nie uciekać od niej. On ma wziąć te trudy odpowiedzialności. Jak to jest czasami, że dzieci są małe i wiecie, i dokuczają, i coś tam robią, i się sprzeczają, i się biją. Gdzie powinna się udać żona z tym problemem? Mężczyzna powie, no to powiedz mu coś. Zrób coś z tym. A właściwie powinien on zaingerować i ona powinna przyjść i powiedzieć, co zrobimy? Zajmij się tą sprawą. Oczywiście, że razem wychowują dzieci. Razem mają autorytet i władzę nad dziećmi. Ale chodzi mi o to, żeby on nie uciekał od tych codziennych wyzwań, odpowiedzialności, którą ma przed obliczem Boga. W liście do Efezjan jest taki piękny fragment na temat małżeństwa. I czytamy tutaj tak. Ja przeczytam od 23 wiersza, bo ten 22 wiersz będziemy omawiać i do niego się zwrócimy w innym czasie, może następnym razem. Od 23 wiersza, bo mąż jest głową żony. Jak i Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. W tym krótkim fragmencie 4 razy mąż wezwany jest, wręcz ma nakaz, bo to jest tryb rozkazujący. On ma miłować swoją żonę. 4 razy w tym krótkim fragmencie jest powiedziane, że ma ją miłować. Ani razu do niej nie jest skierowane słowo o miłości, że ma miłować swojego męża. Jest to oczywiste? Chyba tak. Tylko sądzę, że Pan doskonale zna serca mężczyzn i kobiet. I wie, z czym borykają się mężczyźni, a z czym borykają się kobiety. I 5 raz, że mąż ma miłować swoją żonę, jest w innym liście, w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w wierszu 19 jest napisane: mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Nie bądźcie dla nich przykrymi. A więc 2 rzeczy, miłość i kwestia sprawianie przykrości, to się powtarza, bo w liście Piotra 3:7, w pierwszym liście także na ten temat jest mowa. A więc jest coś w mężczyznach, że nie potrafimy albo za mało jako mężczyźni okazujemy miłość swoim żonom. Kiedy Słowo Boże mówi na temat miłości, w ogóle mówiąc, kiedy Paweł używa tego słowa miłość, używa tego najbardziej, najwyżej położonego, postawionego słowa, jakim jest agapeo, miłość bezwarunkowa.
Albo inaczej, jest to miłość, która jest nakierowana czy odniesiona do woli człowieka, nie do jego uczuć, nie do jego emocji, ale odnosi się do woli człowieka. To jest niezwykle ważne, bo słuchajcie, dzisiaj ludzie mylą czym, o jakiej miłości, jak mężczyzna i kobieta mają siebie nawzajem miłować. Przede wszystkim to musi być jasna ich decyzja odnośnie miłowania tej drugiej osoby. Tak jak na ślubnym kobiercu ślubowali sobie miłość. Słuchajcie, jak możesz ślubować miłość, że do końca i tak dalej, jeżeli by ona miała być tylko zależna od naszych uczuć i emocji. A nasze uczucia i emocje są tak zmienne jak pogoda. Prawda? A więc Bóg patrzy głębiej i mówi, nie, 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 ty, ja chcę, żebyś użył swojej woli, to, na co masz wpływ decydujący i poszedł za tą decyzją i był konsekwentny w tej decyzji miłowania swojej żony. Kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, gdzie jest wyjaśnione, czym jest miłość agapeo, to zwróćcie uwagę, tam nie znajdziecie tych takich romantycznych uniesień. Miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie unosi się, nie szuka swego, nie nadyma się, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Zwróćcie uwagę, to jest odniesione do naszego charakteru, do naszej postawy. To słowo agape oznacza kochać, okazywać serdeczność i pragnąć. Ale oparta ta miłość jest o wybór i wolę człowieka. Inaczej mówiąc, w każdym małżeństwie w sposób natychmiastowy mężczyzna może podjąć czy podejmować decyzję, ja będę ją kochał bez względu na sytuację. Będę jej okazywał i uprzejmość, i cierpliwość, i te wszystkie rzeczy, dlatego że ślubowałem i tego Bóg ode mnie oczekuje. On wyraźnie wzywa nas, mężczyzn, i daje nam nakaz, miłuj swoją żonę. I właściwie tylko ją. Żadne inne kobiety. Nie próbuj uciekać gdzieś w swoich marzeniach i pragnieniach. Masz ją miłować. Właśnie problem był, jak czytaliśmy z Księgi Malachiasza, gdzie Bóg mówi, że małżeństwo jest przymierzem między mężczyzną i kobietą, ale też jest przymierzem między mężczyzną i Bogiem i między kobietą i Bogiem. Tam w Księdze Malachiasza Bóg mówi do kapłanów, którzy pozostawiali swoje żony, szukali innych kobiet. Ale to nie oznacza też w sensie fizycznym, bo to się może odbywać w umyśle człowieka, w jego pragnieniach, w jego dążeniach. On może gdzieś szukać jakiś namiastek w swoim życiu. Bóg mówi, nie, to wszystko usuń, odłącz. To jest ta kobieta. Dlaczego? Bo Chrystus jest wierny. Jest wiernym narzeczonym i będzie wiernym małżonkiem na wieki. Amen. Jest napisane, nie opuszczę, jestem z wami aż do skończenia świata. Nie opuszczę cię ani cię, nie zostawię, mówi Jezus. Prawdziwy mężczyzna. Wiecie, kiedy to może się wydawać trudnym i nie jest łatwym. Ale jednego możemy być pewni, że kiedy my poddajemy się, czy też zaczynamy realizować ten Boży wzorzec. Zaczynamy patrzeć i mówić, tak, to musi pójść w tym kierunku. Jednego możemy być pewni, Bóg będzie nas, mężów, mężczyzn, błogosławił. Będzie nam udzielał swojej łaski i mocy, abyśmy mogli ten Boży program i plan wcielać w życie. Będzie napełniał nasze serca coraz większą miłością do naszych małżonek, do naszej rodziny. Muszę poruszyć to, dlatego że w tym pojęciu miłość, która jest tak
mylona. Możemy przynajmniej mówić o czterech, raz, dwa, trzy, pięciu różnych określeń, które oznaczają miłość. Niektórzy myślą, że w małżeństwie jest ten poziom miłości, kiedy, zacznijmy od tego najniższego poziomu. Greckie słowo epitymia. Wiecie, generalnie ono się kojarzy źle, bo ma bardziej to negatywne znaczenie i oznacza pożądliwość, silne pragnienie. Ale też ma pozytywne w tym znaczeniu niepożądliwości, ale tych właściwych pragnień. Mężczyzna pragnie kobiety, powinien pragnąć swojej żony, żona powinna pragnąć swojego męża i to jest właściwe. W tym nie ma nic złego. W ogóle, jeżeli chodzi o te kwestie seksu, seksualności, Bóg stworzył seks. On jest piękny. On nie jest grzeszny, jak niektórzy w pewnym momencie stwierdzili, że sam akt pomiędzy mężem a żoną już w sobie nosi w sobie coś grzesznego. To jest absurd. Jest święty. Jest czysty. Jest błogosławiony przez Boga, kiedy jest między mężem i żoną. Amen. Bóg nie każe i nie pozwala nam grzeszyć. On wie, że to jest piękne i stworzył nas w taki sposób, że daje nam to dużo radości, wspaniałej przyjemności. I to jest dobre. Bóg chce, żeby tak właśnie było, ale między mężem i żoną. A więc ta epitymia ma to pozytywne znaczenie, ale to jest ten taki najniższy poziom określenia, bardziej właśnie tych fizycznych pragnień. Eros nie występuje w Nowym Testamencie. Erotyka, eros, ale jest jego odpowiednik w Starym Testamencie. Kiedy czytamy, wiecie, piękną, romantyczną księgę Pieśń nad Pieśniami. Czytaliście Pieśń nad Pieśniami? Piękna historia miłości, dwoje zakochanych ludzi, mężczyzna i kobiety, króla i szunamitki. Tam jest dużo erotyki. I w Biblii coś takiego mamy? No tak, mamy. Niektórzy oczywiście chcą uduchawiać tą księgę i mówią, że to jest taki, to jest tylko obraz, taki piękny obraz między Chrystusem a Kościołem. Albo Bogiem, a Izraelem. Ale tak naprawdę patrząc na tę księgę, tam jest opisana wspaniała miłość między mężczyzną i kobietą. Ona należy do niego, on do niej. I tam jest, wiecie, te wszystkie takie drgania serca, te emocje. On tam się próbuje do niej dostać, a ona ma zamknięte drzwi. On próbuje jakoś wymóc i puka i prosi ją, wpuść mnie, a ona nie, a później on odchodzi, ona zrozpaczona mówi, co ja zrobiłam i biegnie za nim i go szuka. Gdzie jest mój miły? Piękna historia. Bóg nie boi się tego rodzaju, on to włożył w nas. To jest piękny moment zakochania, tych emocji, tego wszystkiego. To jest coś pięknego i to jest ta miłość oznaczona. To jest o niej, jak mówią poeci, układają wiersze i śpiewane są serenady i miłości, prawda, o tej miłości. Jest uniesieniem, upajająca, straszna, pochłania całkowicie jednego i drugiego. I to jest piękne, kiedy dwoje ludzi się zakochuje. Ale nie można na tym budować małżeństwa. Nie o takiej miłości Bóg mówi. Ona jest piękna, powinna być tam epitymia, powinno tam być właśnie to coś, jeśli chodzi o eros, ale to jest za mało, aby na tym budować silne, zdrowe małżeństwo. Bo te emocje, to zauroczenie gdzieś bardzo szybko mija. Prawda? Po miesiącu, po roku żona patrzy na męża, mówi, to on? A on na nią, to ona? To ja z nią, z nim?
Bóg o tym wie. I Bóg jest zawsze po stronie małżeństwa. I Bóg jest po naszej stronie, drodzy, kiedy my jesteśmy w Jego woli. Amen. Jest z nami. Będzie nas błogosławił. Moi drodzy, a więc to jest piękne, ale jeżeli na tym miał... I najczęściej ludzie odnoszą kwestię miłości, już go nie kocham. Nie rozumiejąc, że nie o taką miłość chodzi Bogu. O coś głębszego, coś fundamentalnego, a nie coś ulotnego, jakim są emocje, uczucia. Teraz się zakochałam w tym, a później w tamtym. Teraz już to była czwarta, teraz będzie następna. I... Tragiczne. Tragiczne, ale to nie jest Boży plan. Trzeci rodzaj miłości to jest storge. Greckie słowo storge oznacza więź. Słuchajcie, gdyby tej miłości storge nie było, żadna rodzina by się nie utrzymała. Dlatego, że storge oznacza te więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi, pomiędzy małżonkami, braćmi i siostrami. I kilkanaście razy w Nowym Testamencie to słowo storge oznaczające miłość jako więź jest użyte. Zaspokaja potrzebę przynależności. W małżeństwie, w rodzinie, w kościele. Człowiek ma niesamowitą potrzebę przynależeć. Być częścią wspólnoty, czegoś. I rodzina jest tą taką najgłębszą społecznością. Ja należę do tej rodziny, jestem częścią tej rodziny. To jest mój tato, to jest moja mama, to są moi bracia, moje siostry. Ja jestem dumny z nich. Jestem wdzięczny Bogu za nich. Jesteśmy rodziną. To jest mój zbór, to jest mój kościół. Ja do niego należę. To jest to storge. Nie jestem sam. Kiedy coś się dzieje w moim życiu, ja mogę udać się do mojej Bożej rodziny i oni będą się modlić o mnie. To jest storge. Więź. Dlatego tak ważne jest, kochani, żeby umacniać te więzi w Kościele pomiędzy jednymi i drugimi, budować i umacniać tą miłość storge. A także w małżeństwie, aby umacniać tą miłość storge. Cudowną rzeczą jest mieć dom, mamę i tatę, rodzeństwo. Kiedy patrzymy wokół, jaka tragedia się dzieje, kiedy dzieci są porzucane przez swoich rodziców od niemowlęcia, kiedy są wyrzucane jak... Wiecie, tragedia się dzieje, porywane są dzieci, zabierane. Około 1 200 000 rocznie dzieci dorosłych jest porywanych obecnie. Wiecie, jak to jest tragedia, kiedy dziecko gdzieś jest zostawione przez swoich rodziców i ono nie może być ze swoimi bliskimi i przez całe życie się zastanawia, dlaczego zostało porzucone. I bierze najczęściej winę dla siebie, do siebie. Coś ze mną było nie tak, skoro mój tato, moja mama mnie zostawili. Innym słowem jest fileo. Kiedy Jezus pyta: Piotrze, miłujesz mnie? Miłujesz mnie? I Piotr odpowiada, i tam jest użyte to słowo fileo, agapeo fileo. Jezus schodzi na to fileo. Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. To słowo fileo jest niezwykle ważne, bo tak jak Eros tworzy kochanków z małżonków, tak fileo tworzy przyjaciół. Mąż i żona są przyjaciółmi. Powinni być przyjaciółmi dla siebie. Powinni wspierać jeden drugiego. A więc to słowo fileo w Nowym Testamencie oznacza czułość, troskę, przyjaźń. Ale to fileo zawsze oczekuje odpowiedzi. Jest jakby uwarunkowane. Ono się rozwija u jednych i drugich wtedy, kiedy my coś pozytywnego uczynimy i oczekujemy, że ta druga strona też uczyni coś pozytywnego.
I wtedy to ta miłość fileo wzrasta i w jednym, i w drugim. Wiecie, być przyjacielem to znaczy dzielić ze sobą serce, duszę. Otwieramy się przed sobą nawzajem, mówimy o tym, co przeżywamy i nie wstydzimy się tego. Wiecie, czasami dowiaduje się, że mężczyźni mają problem modlić się ze swoimi żonami. Mówię o chrześcijanach. Mają problem. Ja się zastanawiam, w czym jest problem. Żeby usiąść, żeby razem otworzyć się przed Bogiem i modlić, żeby siebie nawzajem błogosławić. Albo po prostu, żeby być dla siebie przyjaciółmi. Kiedy on coś przeżywa, myśli, że skoro jest mężczyzną, to on to powinien sam dźwigać, sam sobie z tym poradzić, bo on przecież jest mężczyzną. No ale po co Bóg dał ci pomoc? Żebyś sam to rozwiązywał, żebyś sam to niósł. Przecież ona jest pomocą, równa tobie co do wartości. Oto będziecie razem przez to przejdziecie. Tak? Iluż to mężczyzn? Iluż to mężczyzn straciło zdrowie, czasami odebrało sobie życie tylko dlatego, że nie umieli podzielić się swoim ciężarem ze swoimi małżonkami. Nie byli w stanie wytrzymać tego. Myśleli, że tą oznaką tej prawdziwej męskości to jest to, że on musi to sam. Ale Pan Bóg na samym początku widział, że on potrzebuje pomocy. Jej wsparcia, czasami jej rady, jej mądrości, jej modlitwy. A więc fileo tworzy przyjaciół z małżonków. Tworzy bliskość poprzez wspólną rozmowę, dzielenie się swoimi myślami i przeżyciami. I ta miłość agape bardziej nakierowana jest skierowana do woli każdego z nas. Posłuchajcie, możemy przechodzić różne chwile w tych relacjach miłości fileo, w tych relacjach okazywania uczuć, emocji, ale to, co trzyma, spaja, utrzymuje małżeństwo, jest miłość agapeo. Zdecydowałem, tak będę robił, tego Bóg ode mnie oczekuje. Ale powiesz, no tak, ale ja się staram, ja robię, a ona zupełnie inaczej postępuje. Wiecie, kiedy czytasz księgę proroka Ozeasza, zachęcam was do przeczytania księgi proroka Ozeasza. Bóg mówi o sobie, że jest małżonkiem Izraela, a jego żona go zdradza. Jego żona jest niewierna. Jego żona chodzi do cudzych bogów, do nich się modli, ich wzywa. A on mówi, ja bym chciał ją przygarnąć i mieć ją tylko dla siebie, a ona cudzołoży duchowo, ona mnie zdradza. Wiecie, słyszałem o różnych historiach zdradzanych mężczyzn. I on brał swoją żonę, która gdzieś tam była i przywoził ją do domu i kąpał i mył i zapewniał ją o swojej miłości, a ona wracała z powrotem tam, gdzie była. I trwało to wiele lat. Wiecie, ale to jest coś z tego, co mówi nam właśnie prorok Ozeasz. Bóg jest wierny, okazuje miłość, czeka na nią, jest gotów przebaczyć i przebacza, ale ona ciągle nie chce dokonać zmian w swoim życiu. Znaczy taka jest nasza natura, coś za coś. Mówimy Bogu tak, jeżeli ona się zmieni, to wtedy ja więcej okażę miłości. Albo jeżeli on się zmieni, to ja też więcej okażę miłości. Ale Bóg mówi nie. Ja chcę, żeby każde z was oddzielnie spojrzało na to, jakie jest moje oczekiwanie. I zaczęło to realizować, a wtedy zobaczycie, że moja ręka będzie spoczywać na was i was błogosławić. I będę przede wszystkim was błogosławił z powodu waszego posłuszeństwa memu słowu. Ale to będzie miało wpływ niesamowity na waszą współmałżonkę, współmałżonka. Kiedy Chrystus? Jezus mówi tak, mężowie miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie.
Inaczej mówiąc, Bóg mówi, kochaj swoją żonę i bądź gotów za nią oddać życie. Nawet wtedy, kiedy nie jest taką, jaką powinna być. Bo Chrystus umiłował nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. On już nas umiłował, kiedy w ogóle nie zwracaliśmy na Niego uwagę, lekceważyliśmy Jego słowo, lekceważyliśmy Jego osobę, a Biblia mówi, że On w swojej miłości przyszedł na krzyż i oddał życie za nas. Wykupił nas drogą świętą krwią, niesamowite poświęcenie i oddanie dla oblubienicy, dla Kościoła i przyszłej małżonki. A teraz, kiedy myślimy, że Chrystus miłuje nas jako Kościół, kochani, pomyślmy, czy odpowiedzcie tak w swoich myślach, czy tak naprawdę we wszystkim honorujemy naszego Pana, jesteśmy Mu posłuszni, tacy słuszni i grzeczni i w ogóle? Ileż to razy przychodzimy i prosimy, żeby On nam przebaczył, tak? Potrzebujemy Jego łaskawości, Jego miłości, Jego przebaczenia i On to robi, amen. On to robi. A więc mężowie, jeżeli nawet będzie coś nie tak, miłujcie. Nie macie innej opcji. Miłujcie. Okazujcie miłość. Okazujcie to, co apostoł Paweł mówi w swoim liście. Okazujcie, bo to miłość, agape, to jest działanie, a nie jedynie życzliwa postawa. Zaangażowanie, a nie odseperowanie się od potrzeb innych. Bezwarunkowe kochanie. Nie wzbudzających miłość, nie zasługujących na miłość. Wiecie, gdy Bóg mówi, będziesz miłował waszych nieprzyjaciół, miłujcie, tak? To jest oparte o agapę, o wolę, nie o emocje. Wbrew wszystkiemu. Mam miłować. Czy to jest proste i łatwe? Na pewno nie. Ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że miłość agapeo Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Oto sam Pan wkroczył przecież do naszego życia i On udziela nam miłości. A więc Paweł pisze, miłuj żonę tak jak Chrystus miłuje Kościół. Jak jest uprzejmy, cierpliwy, miłujący, przebaczający, pełen troski, miłuj swoją żonę. Dalej Paweł mówi jeszcze, ja myślę, że każde z tych twierdzeń jest dosadne i mówi nam dużo. Mówi tak, miłuj swoją żonę jak samego siebie. Jezus wyraźnie mówi, jeżeli mężczyzna nie kocha swojej żony, tak naprawdę nie kocha siebie. Jeżeli lekceważy ją, ignoruje ją, nie troszczy się o nią, tak naprawdę nie troszczy się o samego siebie. Nie będzie błogosławiony i szczęśliwy. Mówi tak, miłuj swoją żonę jak samego siebie. Co byś chciał, czego byś chciał doświadczać od niej, ty jej okazuj. Nikt nigdy ciała, i też przyrównuje, nikt nigdy własnego ciała nie miał w nienawiści, ale je szanuje, troszczy się o nie. Tak mężowie mają miłować swoje żony jak własne ciało. Dbać, szanować, pielęgnować. Jeszcze na koniec mówi jeszcze raz, zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego. Jak siebie samego. Kiedy patrzę na Chrystusa, jak On kocha Kościół i ja mam tak miłować moją żonę, my mamy miłować swoje żony. Kościół, który On przygotowuje, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, przygotowuje sobie Kościół pełen chwały, czci, bez zmazy i skazy. Inaczej mówiąc, Chrystus kiedyś, kiedy stanie przed Bogiem Ojcem, chce z dumą i radością powiedzieć, to jest moja małżonka, to jest mój lud, oni należą do mnie, ja ich poślubiłem na wieki. On karmi, On żywi,
Ale też to słowo pielęgnować oznacza też rozgrzewać i pieścić. On takim jest wobec swojego Kościoła. Kiedy patrzymy na Chrystusa, możemy widzieć mężczyznę i tego, który staje się mężem i ma stać się mężem. Możemy z niego czerpać wzór. I tu jest też użyte to słowo, aby mężczyźni, mężowie nie byli dla swoich żon przykrymi. Żeby nie powodowali w nich, w swoich żonach rozgoryczenia, rozdrażnienia, żeby nie byli szorstkimi. Wiecie, fatalne, tragiczne jest, kiedy mężczyzna, że tak powiem, podnosi głos na kobietę, na swoją żonę. Nie daj Boże, kiedy jeszcze używa słów wulgarnych. To jest tragedia. I myślę, że w chrześcijańskich rodzinach czegoś takiego nie ma. To jest tragedia. Bo przecież on to jakby używając do niej, używa do samego siebie. Niszcząc ją, niszczy samego siebie. Czy zależy mu na tym, żeby ona była rozgoryczona? Pełna gorzkości? Wiecie, czasami to mylne przez wieki pojęcie, facet to musi być taki twardy, surowy i tak dalej, a ona ma siedzieć cicho i milczeć. To jest kompletny fałszywy obraz. Kiedy patrzę na Chrystusa i na Kościół, widzę kogoś, kto pielęgnuje, kto troszczy się, który uświęca ją, oczyszcza przez słowa pełne łagodności i miłości. Oczywiście, jeśli trzeba, musi powiedzieć jasno, że na coś się nie zgadza. Albo, że tak nie będzie. Bo to on jest głową i mądrą rzeczą byłoby, gdyby po różnych konsultacjach mogła ona powiedzieć, okej, mam inne zdanie, ale uszanuję to. To jest mądre, to jest biblijne, to jest właściwe. Bo dzisiaj wchodzimy w zupełnie inną rzecz. To kobiety stają się mężczyznami. To one jakby, wiecie, cały ten problem w ogrodzie Eden, tam jest takie ciekawe słowo nieoddane w naszym tłumaczeniu. Pożądliwości twoje będą cię ku niemu pociągać, a on będzie panował nad tobą. I mamy takie zamieszanie w głowie. Tu pożądliwości, tu panowanie. O co w tym wszystkim chodzi? Ale z tego, co słyszałem, to hebrajskie wyrażenie tam, ona będzie próbowała wziąć górę nad tobą. I to nie jest znowu Boże. Bo nie chodzi w małżeństwie o walkę, o pozycję. To dawno zostało przez Stwórcę małżeństwa ustalone. Chodzi tylko o to, żebyśmy zajęli te właściwe miejsca i razem czynili ziemię sobie poddaną. Amen. Razem w tym teamie, w tym zespole, gdzie jednak mężczyzna jest tym, który nadaje ton, ale bez niej nie da rady. Razem, aby czynili sobie ziemię poddaną. Aby umacniali, ustanawiali Królestwo Boże na ziemi. Aby Bóg Wszechmogący był uwielbiony. A więc trzeba się zastanowić i czasami wyrzucić gdzieś te nieopatrzne słowa, które by poniżały, niżej traktowały kobietę, małżonkę. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Chcemy Bogu podziękować za to, że jeszcze może jedno słowo. Apostoł Paweł mówi wyraźnie, okazujcie im cześć, czyli szacunek, honor. Nadawajcie godność poprzez swoją postawę, zachowanie słowa wobec swoich żon. Tak, aby właśnie nie było tego rozgoryczenia, tej gorzkości w jej sercu. Chciejmy powstać, aby się modlić. Chciejmy Bogu podziękować za nasze domy, za nasze żony, za naszych mężów, za nasze dzieci. Chciejmy modlić, aby Bóg każdemu z nas pomógł trzymać się tego wzorca,
tego, co On ustanowił dla małżeństwa. Zachęcam nas teraz do modlitw, moi drodzy. Przychodźmy przed oblicze Boże. Możesz teraz błogosławić swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci i prosić: Panie, pomóż mi być takim. Pomóż mi, Panie, być taką osobą, jaką Ty chcesz mnie widzieć, tak jak opisujesz w swoim świętym słowie. Na początek wziąłem mężczyzn, że tak powiem, pod lupę, a później będziemy mówić o kobietach. Ale jest niesamowicie ważne, aby mężczyźni, abyśmy my wchodzili w ten Boży wzorzec prawdziwego mężczyzny, męża swoich żon, swojej żony. Panie, tak dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest prawdą, jest taki amen, jest dobre. I dziękujemy Ci, że Ty dałeś swoje święte słowo, Panie, abyśmy byli błogosławionymi w naszym życiu, w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Tak prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś to słowo ożywiał w nas, w każdym z nas, w każdym domu, aby imieniowi Twojemu była oddana chwała, cześć i uwielbienie. Amen.